Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał i zapraszam was na kolejną serię na moim kanale. Tak, nadszedł ten dzień, kiedy zamiast dwóch let's play naraz prowadzimy trzy let's play'e naraz. Nie to, żeby lata wcześniej nie było takich sytuacji, ale no nie często się zdarzają takie sytuacje, umówmy się. Dziś chciałbym was zaprosić na grę w troszkę takim wakacyjnym stylu i dlatego też ubrałem wakacyjną koszulę. Moi drodzy, w Soniku Superstars powiedziałem, że chciałbym zabrać się za trzecią serię, która będzie krótką serią, ponieważ fajnie byłoby wprowadzić takie urozmaicenie, że poza Mirror's Edge, poza Sonikiem coś jeszcze się pojawi. Grą, którą w tym momencie chcę wam pokazać jako piąty z dziewięciu ostatnich let's play jest Hugo. Tak, pewnie widzicie, że jeszcze loga Hugo nie ma, co prawda, ponieważ mamy tutaj wybory trzech języków. Oczywiście sobie będziemy grali po angielsku, moglibyśmy zagrać po polsku, ale niestety wersja polska nie działa na moim komputerze. Znaczy działa, ale nie działa w taki sposób, jakbym chciał, żeby działa, co nie? Znaczy działała, nie działa, tylko działała. No, wiecie o co mi chodzi. Teraz mamy Hugo, ale ogólnie gra nosi inny tytuł niż po prostu Hugo, ponieważ jest to Hugo Gorączka Czarnych Diamentów. Tak, to jest ta gra, którą nagrywałem w 2017 roku, pod koniec zresztą 2017 roku. Niestety ten let's play z 2017 roku mi nie wyszedł, więc wracam po latach do tej gry, ponieważ jest ona krótką grą, aby zabrać się za nią ponownie. Bez zbędnego przedłużania, będziemy grali sobie na normal. Najdroższy Hugo, gdy przywróciłeś spokój na naszej wyspie, byliśmy ci wielce wdzięczni. Przez długi czas żyliśmy szczęśliwi i radośni. Wierzyłem, że spokój zawitał do nas na długo. Myliłem się. Pewnej burzliwej nocy Scylla i Don Kroko wrócili i pojmali mych braci. Scylla uwięziła całą wioskę Kikurów. Dzień i noc pracują w kopalni, wydobywając czarne diamenty do eliksiru Scylli. Niestety Scylla odkryła formułę ostatecznego zła. Jeśli uda jej się zrobić ekstrakt z czarnych diamentów, jedna kropla uczyni z niej najokrutniejszą wiedźmę na świecie. Jestem w celi! O! I nie mogę pomóc moim przyjaciołom! O nie! Nie ma czasu do stracenia! No
Dobra, let's go. Zaczynamy sobie w ten otóż sposób. Nie wiem, czy będziemy grę robić na 100%. Jeżeli uda mi się zrobić grę na 100%, to fajnie. Jeżeli mi się nie uda zrobić gry na 100%, to niestety, ale trudno. Gramy sobie na PlayStation 1, jak zresztą wspominałem na samym początku, a jeżeli nie wspominałem, to teraz wspomnę. Ogarnąłem sobie plugin z jakością 4K, chociaż wiadomo, tutaj 4K będzie słabo zauważalne. Ale sobie ogarnąłem plugin z widescreenem, więc dlatego wszystko może teraz tak ładnie się w miarę prezentować, co nie? Jeśli ten materiał wam się spodoba, jak i kolejne materiały, to nie zapomnijcie go ocenić łapką w górę, a jeżeli się nie spodoba, to łapką w dół. A jeżeli chcecie być na bieżąco z odcinkami z tej serii, jak i innych serii na kanale, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, wciskając dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych, ponieważ wtedy będziecie dostawać powiadomienia o następnych odcinkach lub potencjalnych innych filmach na kanał. Ponadto warto wspomnieć o tym, że jest spora część z was, która jeszcze nie subskrybuje tego kanału, więc na co jeszcze czekasz? Jeżeli masz już podjętą decyzję, to działaj! Cholerne małpy atakują, widzicie? Kurde, one rzucają jakimiś tutaj kokosami, jakimiś tam kamieniami, chociaż to bardziej są kamienie niż kokosy, ale no, w świecie Hugo może i kamienie wyglądają jak kokosy. Ciężko jest mi stwierdzić. Ale jak zauważyliście, poza zbieraniem oczywiście standardowych diamencików, które zbieramy w tej serii, to oczywiście mamy do uratowania Kiku, czyli tych oto ludków z plemia wioski, którą w zasadzie Hugo od dwóch części wiedza lub po prostu mieszka w tej wiosce, lub po prostu Kiku nie potrafią sobie poradzić z patałachami od Scylli, czyli z Don Kroko i małpami, więc po prostu chcą, aby Hugo, nie wiem, strzegł ich wyspy, żeby ich bronił przed czyhającym złem. No nie wiem, możecie sobie wytłumaczyć to jak chcecie, ponieważ fabuła w tej gierce to jest dosłownie wow. Weź chroń plemię Kiku przed Scyllą i Don Krokiem. Tyle, to jest wszystko, nic więcej. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, naprawdę. Jeżeli ktoś doszukiwał się głębokiej fabuły w Hugo, to nie wiem, może powinien w tym momencie się zastanowić trochę nad sobą, no nie? Nie to, żebym się chciał czepiać czy coś, ale wiecie, o co chodzi. Te zielone potki, które zbieramy, to oczywiście jest eliksir, który, jak zauważyliście, życie nam odnawia i to jest dosyć istotne. No i mamy wszystko. Elegancko. Total mamy zrobione na pełne 100%. I czy będzie dodatkowe żyćko? Oczywiście, że będzie. Patrzcie, kurde. Wow! Wszyscy są uratowani i tu nadal mamy możliwość zapisania sobie gry. Ponieważ tak, ta gra jest na tyle krótka, że nie ma możliwości sejwowania na kartę pamięci. Więc jeżeli gracie na oryginalnym sprzęcie, to miejcie to na uwadze. Następny poziom to znowu dżungla. Oh yeah! Kto tym razem będzie naszym przeciwnikiem? Rosiczki! Te same rosiczki z Crasha Bandicoota. Cóż za przypadek! O, dobra, mamy dodatkowe żyćko. Przyda się. Nawet nie będę wchodził do tej wody, bo widzę, że czyha na mnie zagrożenie. Szybko sprzątniemy te małpy i będzie spokój. W moim pierwszym let's playu z tej gierki to pamiętam, że z tą sekcją miałem problem i to nie mały. Okej, okay, i to już nam zwiastuje końcówkę poziomu numer 2. Dobra, to jeszcze zróbmy sobie poziom numer 3, żeby nie było tak, że tylko dwa poziomy robię na odcinek. Dobra, możemy lecieć dalej. Wkrótce będę miała krople największego zła. Ciekawe, jaki tytuł zdobędę na następnym sabacie? Wiedźma stulecia? Może najwyższa cesarzowa? Jak myślisz, Kroko? Ja... Ciekawe, jak tam produkcja mojej mikstury? Czy tworzenie tej jednej kropli musi trwać tak długo? Pani, zapewniam cię, że wszystko przebiega zgodnie z naszym planem. To dobrze, dobrze, gdy dostanę moją kropelkę, Kiku, będą twoi. O nie, bez ciebie zginiemy, Hugo.
No tutaj będziemy musieli niestety uważać na tych głąbów, bo oni będą za tych wagoników rzucać dynamitem. Zresztą tutaj TNT też jest. To niestety nie jest atrapa, choć bardzo bym chciał, żeby była. To niestety nie jest. Dobra, mamy tutaj wszystko ogarnięte. Teraz ciach, ciach, ciach. I zobaczcie, jak się sceneria zmieniła, nie? Byliśmy przed chwilą w jaskini, teraz z tej jaskini wychodzimy i mamy tutaj już, kurde, lodowy poziom. Fajne to jest połączenie, bardzo coś takiego szanuję. Ale w tym poziomie to pamiętam, że się trochę napociłem, jak nagrywałem za pierwszym razem tę gierkę, te 6 lat temu. No, trochę było tutaj śmierci. A przynajmniej tak mi się wydaje. Nie oglądałem swojego let's playa sprzed 6 lat, więc niestety nie mam pojęcia, ale jak mam strzelać, to na pewno miałem problemy z tym poziomem. Jestem święcie przekonany, że tak było. Tak by the way, bo ja kiedyś chyba w swojej serii z Hugo Trójki mówiłem, że Hugo te nietoperze i w ogóle tych przeciwników atakuje swoim ogonem. To jeżeli takie coś, taki farmazon strzeliłem, to serdecznie za to przepraszam, ponieważ on nie atakuje ogonem, tylko lassem, które trzyma w swojej rączce. Teraz trzeba uważać, ponieważ tutaj niestety są ślizgające się delikatnie platformy. Końcówka stoi przed nami otworem, końcówka stoi przed nami otworem. Tu już naprawdę nic nam nie pozostało, tu już mamy koniec. Byleby w TNT właśnie nie uderzyć. Dobra, niestety nie mamy 3 diamencików. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie je zostawiłem i szczerze mnie to póki co nie interesuje. I dobra, mamy tutaj ten poziom. O tym poziomie sobie podyskutujemy w następnym odcinku, ponieważ ten poziom, delikatnie mówiąc, mi napsuł krwi. Co sądzicie o tych poziomach, które teraz przechodziłem? Czy wam się one podobały? Macie może z nimi jakieś wspomnienia? Cokolwiek? Śmiało piszcie w sekcji komentarzy. Ten odcinek w zasadzie już dobiega końca, tak więc ja nie przedłużam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios!